Siema, siema, z tej strony Adis Big Bad Dice. Gramy w Gothica, jesteśmy w obozie Bractwa i trzeba chyba pogadać z tym ich szefem opętanym. I on będzie chciał, żeby ten kamień ogniskujący, żebyśmy zdobyli... Patrzcie, ten nowic już lata. Cześć, jestem tu nowy. Oni dalej nie chcą ze mną gadać, przecież widzą, że już nie dołączę do nich. Może zjem coś. To się już więcej nie powtórzy. W ogóle to powinien ustawić to tak. To się już na pasku szybkiego postępu. Gadają. I ustawmy to tu. Tak. Mam już dość tej paplaniny. To wewnętrzne kołko. Stój! Kołko. Na świątynne wzgórze. Można wejść. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Przysyła mnie... Znam Lestera. Może... Ta wewnętrzna kółka jest bez sensu, bo je ciężko strasznie wykuć. O kurwa. Wyczuć. O. To ciągle przeskakuje jak analogiem klikam, no nie? Masz szczę... Skróty są spoko, ale... To tak sobie działa. To ten Iberion cały? Brzmi jak nazwa jakiegoś okrętu kosmicznego. O, ma też. Co tu robią? Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną. A czemu nie wolno im ze mną rozmawiać? Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Chyba księgi nie działały, tylko dwójce dopiero działać będą, no nie? Czy dawać bonusy różne? Próbujemy? Okraść? O Jezu, co za skrzynka. Nieźle się zaczyna. Lewo, lewo, prawo, lewo. W końcu jestem cieniem. O, dobrze. Kurwa, nie pamiętam kolejności. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kurwa. No, masz 50% szansy. Kurwa. Ale mam to, dobra. Mam się kupić wytrychy. Żeby się nie martwić save'ami. No tu nic nie ma za bardzo. Jakiś kurczak, mięso. Dobra. Czego co od nas Iberion? Witaj, mistrz. Przypominam sobie twoją twarz. Widziałem ją w snach. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Niejaki Nyra. Mógłbyś dowiedzieć się. Dlaczego ten... Ten magiczny artefakt. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących. Jedna z moich wizji. To musiała być niezwykle... Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi... Gdzie powinienem... Po wyjściu z obozu, skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Przyniosę ci ten kamień w ognisku... Weź tę mapę. Dobra. Załatwmy to. Skoro sam Iberion. No serio, brzmi jak nazwa jakiegoś okrętu, jak Hyperion ze StarCrafta, no nie? Iberion.
Ludzie zawsze gadają. Ale jak trafię do nowego bossa następnym razem, to nauczę się, kupię parę zakręć i nauczę się lepszej walki bronią jednoręczną, bo marzy mi się zrobienie takiej postaci w stylu magicznego wojownika, który walczy z warcią bronią białą i korzysta z magii różnej. Jeszcze nie wiem. Widziałem, leczenie mogę kupić w sumie, ale drogie jest dosyć. A może wezmę od razu, będę miał. Szkoda, że Mana się nie... A, pewnie poszedł spać już. Tutaj gdzieś były nauki. Dupek. A, jest dalej, dobra. Chciałbym z... Oj, on ma heal. To wezmę ten heal. I ma jakieś uderzenie wiatru, nie wiem co to jest. Światło na razie nie będę kupować. 500. I żadnych bryłek nie ma. Ale za to ja mam dużo skór. Suplement waluty. Co to było? Skóra topielca, dobra. Co jest? Da, mam swoje pierwsze zaklęcie. Gdzie te czary są? No się okaże, że nie mogę rzucać ich. O, jest, dobra. Szybki dostęp. A to nie powinno być na tym? Dobra. Ciemno, deszczno. Ale ładnie to wygląda po patchowaniu. Ten deszcz rzeczywiście naprawdę robi wrażenie. To jeszcze nie jest next gen z PlayStation 5, ale tak bardzo ładnie jest. Że też taka gra 20-letnia, tak? 25-letnia już właściwie może być za pomocą modów tak upiękniona. Niech się... No, jakieś pochodnie w ogóle? Masz szczęście. Mam zakręcie światła. Czwórką. A, tak o. Gdzieś się szczury chyba były. No nie wiem, czy poszukiwanie tego kamienia to dobry pomysł w taką pogodę. Kurde, trzeba poczekać. Przy
Czy na sceneria będzie klimatyczna? On chyba w tych ruinach jest, tam nie jestem pewien. Tych, co wczoraj się nie pamiętacie, przechodziłem obok nich i się zastanawiałem. A zaraz ja mam przecież mapę. Mapa od Iberiona. No, to w prawo. O! Wilk z... mgły. Mglisty wilk. Może pozabijałem tych zwierząt trochę wcześniej. I tędy. Wyjmuj miecz. Mógłby już zaprzestać padać, ile ma padać. W ogóle jak zapiszę grę, to będzie widać godziny. Druga 22. No i zaraz będzie się rozjaśniać. Chyba już, a nie jeszcze. Ale creepowo. O, już się rozjaśnia. Albo i nie. Trochę już się rozjaśnia, zaczyna. Tak. Nie wiem, czy to światło mi nie przeszkadzało bardziej niż pomagało, szczerze mówiąc. A trzeba przyznać, że był klimacik, jak tak szedłem z tym światłem i te drzewa się pojawiały. Kurde.
Gdzie ten kamień? O, jest, dobra. Będzie chyba ten. O, jest. Kapłan. On jest jakiś pojebany będzie. Znaczy tutaj mogę jakieś alchemiczne nauczyć? Chyba nie. Chyba tu nie było nic takiego. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się i zamierzam go... Śniący przemówił do mnie ostatnio. Teraz jestem jedynym prawdziwym... Tylko... Pożałujesz tego! Zepsuło się. A kurwa, nawet menu nie mogę włączyć. Escape. Fuck! Dobra, reset gry. Muszę uruchomić ponownie. To samo z Snuffim wcześniej mieliśmy, pamiętacie? Panie tak samo, że nie chciał nic do mnie powiedzieć i nic nie mogłem zrobić. Dobra, kill proces musiałem aż... Inaczej nie mogłem zamknąć gry. Dobra. Idź pre! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego! Żadnej straży, żadnych guru! Tylko ja! Giń! Dawaj hajs, dawaj ryż. Zobaczymy, czy będzie się ze mną walczyć, czy może się pamięta.
pożałujesz tego! Gdzie on cieknie? Krwawi, patrzcie! O, ty wielki arcykapłan śniącego! Jaki szlaczek zostawia, niesamowite. Ciekawie, czy ucieka. Szkoda, że ja tak nie mogę szybko biegać. On biegnie tym szlaczkiem, to zobaczymy, dobra, czego nie zgubię, czy nie. Nie, on za szybko biegnie. No chyba do obozu ucieka. Nie. Teraz cienia bestia go zabije. Tutaj gdzieś się kręciła, widziałem wcześniej. A tam raptory chyba będą. A on idzie do tego! Tam to komary zaraz go zjedzą. Nie, on za szybko biegnie. Dobra, spieprzajcie komary. Nie! Ucieknie mi. Ale i tak szlaczek został. Dobra, jak coś mogę po nim iść. Zniknął. Kurwa. O. Nie widzę go. W ogóle zniknął, wyparował. A ja tych nie zabiłem zwierząt? A może się to, co mówiłem wcześniej, że się odrodziły, bo nowy akt zacząłem. Okt. Dobra. Może i dobrze, bo o ile się rwojadę, to tam walicie, ale już wilki, skóry, to już inna sprawa. Co jest, trzeba mimo kombinacji robić z tym, co się przycięło. Wargi się pojawiły nawet, to do nich nie podchodzimy jeszcze. Ja dobrze idę? Dobrze.
Tam po prawej są jakieś takie mroczne ziemie. Na górze widzicie? A tu już chyba kopuła będzie. Nie, jeszcze nie będzie. Jakieś... nie wiem... jakieś bale wystawy, widzicie? Coś tam jest. A to nie jest ten fort, gdzie harpie będą? Może to to. Teraz on nas wyszle chyba do starej kopalni. Pogadajmy lepiej. To już się więcej nie powtórzy. Talas na haju, chyba nie chce z nami rozmawiać. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Gnatpus zniknął. Twierdził, że śniąco objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Znalazłem kamień. Świetnie. No teraz daj mi nagrodę. Wyś nam ogrom. Teraz zanieś kamień. Chyba należy mi się jakaś... Jako, że nie należysz do bractw, przyjmij ten amulet. No, ja myślę. Ochrona przed ogniem. No, wow. Plus 10 do ochrony przed ogniem. No, to co ja teraz zrobię? Mogą... Może pójdę na te ogniste szurki, co wcześniej widziałem. Teraz on powie, że potrzebuje ten wydzieliny z pełzaczy i pójdę do starej kopalni i będę szukać. On chyba też nie może być zwykła wydzielina, tylko jakaś specjalna z jajek albo z królowej, no nie? I czeka nas dosyć długa walka, do której będę się przygotować. Przebijanie się tam, no nie? Trzeba będzie się przebijać długo. Coś takiego było. Teraz tak, ja wolę walczyć mieczem niż tą, nie wiem, gwiazdą, którą oni sprzedają. No to jest słabe. 33 do 29. Od razu wiedziałem, że będą kozachowej. Korkalam, chuju. Czego chcę? Jakie eksperymenty? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz. Przysyła mnie Iberion. Mam. A, kamień ognisku. Gdybym tylko miał dość. Wydzieli. Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze. Wiesz, co to są. Tylko zachowaj to dla siebie. To świetnie. Mów dalej. Cóż. Jakiś czas temu dał mi do zrozumienia, że istnieje inny i wybrał mnie, bym przekazał komuś je... To niemożliwe. Milcz, głupcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwe... Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze.
Nie przeprowadzaliście żadnych badań. Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Zawsze to samo. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać. To ci dopiero Mnie to nie dotyczy. Widzę, że nie obejdzie się. Weź ze sobą, nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na... Iberion powiedział, że wynagrodzisz... Czyżby? No... Mam już dość tej... Do zobaczenia. Ziela mu nie dam, bo więcej dostanę kasy za nie niż tego ekspat. 100 ekspat, wiecie co? Wilka bardziej się pocałoby ubić jakiegoś szubrawego. On mówi, że z kimś mam pogadać o tym, ale nie wiem, kto to był. O tych pełzaczach, ale to chyba ten, co był przed wejściem do kopalni starej, no nie? Więc w tym odcinku jeszcze czekajcie, bo jeszcze chciałbym wrócić do starego bossa i nauczyć się lepszej walki mieczem jednoręcznym, bo sobie poczytałem, że dwuręczną broń nauczę się dopiero w momencie, kiedy będę miał drugi poziom jednoręczny, więc trochę bez sensu, ale co tam. Zrobimy tak, więc muszę podbić jednoręczną broń. Mogłem też do nowego obozu skoczyć po... zaklęcia, które mi tak zależało, ale trudno już. Aż tak mi się nie chce. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Kiedyś takie sprawy... Dobra, najpierw stary obóz. Kurczę, też nie nauczy się jeszcze strzelać. No trudno. No, tam jest most. Chyba ja tam idzie, tam chyba orkowie będą. Jeszcze nie jest ten etap, żebym z orkami sobie poradził. Nie wiem, że z pełzaczami sobie poradzę nawet w tej kopalni. Dlatego idę podbić sobie walkę mieczem. Tutaj to jaki... O! Raczej nie wygram jeszcze z cienią bestią. Jest chyba ta sama ranga potwora, co... o, zobaczymy? Nie. Ale mógł mięso wyczuć. Będzie spierdalać. Ta sama ranga... potwora co troll, więc nie będę nią podchodzić nawet.
To chyba z nim miałem pogadać. Już noc jest? Za komeza. Tak. Naucz mnie sprawniej posługi. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie. Musisz wykorzystać siłę bezwładności. Pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów. Wtedy wyprowadź następny i znowu do przodu. Pamiętaj, trening. Już walczysz nie chcą ze mną? Czy jestem już... Nie. A czemu on nie chce? Mogę spróbować z tym dupkiem. To może być silny, bo to najemnik. O, też nie chce. No to dupa. Może też już cieniem jestem, do tego nie pozwalają. Dobra, idę do starej kopalni polować na pełzacze. Może coś jeszcze tutaj mógłbym zrobić. Tak długo? Musisz uważać na... Co on mnie nie chce uczyć? Może dopiero jak strażnikiem zostanę, to będzie. Dobra, idziemy do tej kopalni. Mógłbym siłę podbić. Możesz tak. Tylko zachowaj to dla siebie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się lepiej o czymś innym. Jesteś ty. Wróć, nie. Trzymaj się. Dobra, jestem gotowy na walkę z pełzaczami. To się chyba nigdy nie. To się tylko zachowaj to dla siebie. Ej, ty! Czego znowu? Pora udowodni. Marne dzie. Gadajmy lepiej o czymś. Lepiej się było z nim jeszcze. Trzymaj! Musisz uważać. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Czy on zdaje sobie w ogóle sprawę, że zaraz mam zamiar wybić hordę pełzaczy? Chyba nie. Poważny gość. Dobrze idę? Chyba tak. Kurwa, no co ty?
Która many? To tak sobie leży. A co? Witaj kopalnia. Żeby tak zamknąć ich teraz w środku, nie od... W środku, ale pewnie też mam u siebie korbkę. Albo później zaleje, no nie? I Gomez się wkurwi, będzie chciał nowy obóz zaatakować wolną kopalnię. Coś takiego będzie. Do zobaczenia. Zagon. Mogę? Mam tu. Weźmy jakiś szyb boczny. Próbujmy się z tymi pełzaczami. Chyba jeszcze ich nie będzie. Nie. Był ten dupek leń. Zagon! Do zobaczenia. Kurwa ten Gomez. Za Gomeza. Jebać Gomeza. A tu mam quest jakiś otwarty. Z skrytką. Patrz się w kurwi teraz. Nie zabij się. Zabił się. Nie ma go w ogóle. Zajadę się mięskiem. Jan. Gdzieś tutaj założę się, że jest tu. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdra... Nie mam pojęcia, gdzie... Przynieś mi koło zębate! Koło zem. Nie mam pojęcia, w którym się z bocznych szybów stoi zepsu. Rozejrzyj się. Nie sprawiaj, że... Ej, ty, tam nie było żadne... Cóż, widocznie się pomyliłem. Ale debil. Zagome...
Może masz... Jasne! Nic nie masz. Czyli co, quest się zamknął tamten? Chyba tak. Przepuść mnie! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Myślałem, że to się skończyło i da potem. Nie chciałbym być teraz w jego... To nie mój problem. W tej... Zawsze to samo. To się chyba nigdy nie skończy. Czym zaklęcie? Nie chcę zaklęć. Mam już dość tej paplaniny. Dobra. Chwila prawdy. Schowaj broń. Cóż, jeśli tak uważasz... Dam radę. Muszę powiedzieć, że zapamiętałem to za dużo trudniejsze. Co to było? Co, one ślepe? Zręczności. Mam już dość tej pamięci. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Mogę kupić te zaklęcie światła. Patrzcie, widzicie, dobrze rzuciłem pieśń znalazłem. Co, mam skakać tam? Nope. Była pułapka. Ej, gdzie moje światło? O, nie cool. Już miałem podpalone. Przy tym pieśń zabrałem, tak? Znowu ochrona przed ogniem. No co, oni poważni? Dobra, to nie tu w każdym razie. Mówię, jak pierwszy raz grałem Gothica, pamiętam, jeszcze jako dzieciak. Gdy przyszedłem, to ledwo sobie życzyłem z tymi pozaczami. A teraz patrzcie. Czekaj. Nie miałem żadnych szans ze mną. Musisz uważać. Dobra, mamy koło nasze zębate. Ojej. Obiad przyszedł. Znaczy spadł. Teraz to sobie wiesz, żeby wstać to zaklęcie. To się już widzi.
Razem ostrożnie. Oho. Sekrety, sekrety. Jak on szybko przyjmuje pozę do seppuku. Podczas spadania. Po prostu nierealne. Dobra, załatw. Kurwa. Załatwmy je. Powinny stanąć większego wyzwania. No zajebiście. Trzeba po prostu wystrzelać z góry. Czemu on od razu ginie? Jejku. Czemu tu jakoś... No to może być problem. Nie mogę skoczyć. O. Kurwa. Broń próbowałem wyjąć. O! Przeżył! Tak trzeba było zejść po prostu. No wyjmuj tą broń! Co, takie mocne jesteście? Tykało. Patrz mi, ile się uleczę. Nie, to nie to. Jakoś drugiego kręgu magii. Kurwa. Widziałem, księgi można kupić. Może spróbuję później. W nowym obozie. Dobra, tak czy inaczej, na tym będziemy kończyć na dzisiaj. Albo nie, to zdajmy jeszcze taką głupią zębatę i będziemy kończyć, a... Albo jutro to zrobimy.